Witam wszystkich, z tej strony Quadron i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w GOTY 2 Noc Króla. Tak więc, moi drodzy, w poprzednim odcinku udało mi się właściwie całą tą, jakby to nazwać, świątynię, sanktuarium, czy no jak tam ktoś chce, to sobie to nazwie, oczyścić ze wszystkich potworów. Tutaj oczywiście główną rolę odgrywały takie potwory jak właśnie ogniste demony i kamieni strażnicy. Było tu też oczywiście dużo dóbr, które sobie oczywiście zabrałem wszystkie. No i wydaje mi się, że teraz mogę spokojnie ten lokal opuścić. I wydaje mi się, że tutaj ogólnie w całym kanionie już nic więcej za bardzo mnie nie trzyma. Tak więc... No bo tutaj tą świątynię oczyściłem. No cały kanion właściwie wyczyściłem, nie licząc tej wielkiej jaskini, która tam daje przejście między kanionem a bagnem. Tak więc wydaje mi się, że mogę zmierzać do obozu piratów, bo tam mam jeszcze kilka niezałatwionych po prostu spraw. Chciałbym sobie jeszcze troszeczkę u Samuela dokupić szybki śledzi, poszukać tam jeszcze może jakichś przedmiotów, czego jeszcze tam nie zebrałem, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ nie chcę tego wszystkiego zostawić na później, bo później dostałbym naprawdę urwania głowy ze wszystkimi takimi wątkami pobocznymi w tym całym Jarkendarze. No, uwierzcie mi, moi drodzy, jeszcze tutaj troszkę mi czasu zejdzie. Tak więc, no, jeszcze tutaj przed nami dużo dobrej zabawy, naprawdę dużo dobrej zabawy. Oczywiście mi się język plącze, no nie wiem, ja chyba tego się po prostu już nie oduczę. Ten język będzie mi się plątał aż po kres mojej kariery na YouTube, która mam nadzieję nie nadejdzie w przeciągu, nie wiem, najbliższej dekady, bo chciałbym tutaj jak najdłużej na tym YouTubie zostać. Rozwijać się oczywiście, robić kolejne gry, kolejne odcinki i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, czyli pierwsze co zrobię, to wlecę do Samuela. Z tego co pamiętam, mogę mu dać nawet przepis na młot low, dzięki czemu dostanę troszeczkę doświadczenia, więc też fajna sprawa. Oczywiście doświadczenie jak najbardziej propsuje. Dobrze, siema Samuel, witamy. Mam dla ciebie recepturę. Popatrzmy. Co to za receptura? Od Snafa. Już się boję, ale muszę ją wypróbować. Okej, spoko. No i teraz tak. Chcę czegoś mocniejszego. Co podać? No co może mi podać? Szybkiego śledzia oczywiście. Dobrze, nakupię sobie tego szybkiego śledzia do oporu, ile mi tylko złota starczy. Ponieważ no nie chce mi się za każdym razem tutaj latać do niego pod wieczy flaszeczki, po prostu kupię sobie to hurtem. Zaoszczędzę oczywiście troszkę czasu dzięki temu. No i wydaje mi się, że dalej zrobię sobie to zadanie z tym kompasem dla Garetha. Pamiętacie? Skarżył się, że Greg mu po prostu zabrał ten kompas, gdzieś tam zakopał. Ja będę chciał uzyskać ten kompas, co uwierzcie mi, nie będzie łatwe, bo tego kompasu szczegą ogniste jaszczury, przez co mogę mieć naprawdę duże problemy, ponieważ ogniste jaszczury są naprawdę potężnymi potworami. No i widzicie, praktycznie z tych zostało mi 75 sztuk złota. Po prostu jestem teraz bieda afrykańska. Ale w sumie ja bym otworzył wszystkie mieszki i posprzedał większość itemów, to znowu bym miał po 2000 albo 3 sztuk złota, więc nie przejmuję się tym. Tutaj jest kilka itemków właśnie. Czaszka? O, lol. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że czaszkę można zdobyć tylko w modyfikacjach do Gotika. A tu proszę, no czyli jednak Let's Play uczy. Naprawdę nigdy nie miałem ekwipunku czaszki. Nigdy jej tu nie udało mi się znaleźć. No ciekawy jestem, co tu jeszcze mógłbym zdobyć. No i miksturki mi się kończą i to w zastraszającym tempie. Oczywiście na szybciej schodzą te malutkie, później te średnie i duże, to już oczywiście w zdecydowanie wolniejszym tempie. No a to jest oczywiste. Dobrze, czy tutaj są jakieś tempki room? No, spodziewałem się czegoś lepszego, ale tak się fajnie baguje tutaj to morze, dzięki czemu możemy podglądnąć sobie, co tam jest ciekawego ukrytego. O, właśnie tam co jest. Miksturka chyba, tak jest. Chyba many. Dobra, zebrałem ją nurkiem. No i tutaj właśnie na tej jakby wysepce, na tej właściwie skale wystającej, znajdują się topielce. Oczywiście kolejne źródło doświadczenia, którego nie mógłbym sobie przepuścić i zabiję je teraz, ponieważ nie wiem, czy to się jeszcze będę wracał. Dobra. No, topielec jest banalna sprawa po prostu. No.
Tu jeszcze jeden jak się zaczaje, zobaczcie. No ale chodź, chodź, pięknie. Po prostu banalne źródło doświadczenia w tym momencie. Ja pamiętam jeszcze 70, nie przepraszam, no 70 odcinków temu, może nawet 60, stanowi dla mnie taki topilec nie lada zagrożenie. No ale teraz to już jest przeszłość. Jejuś, ile tego gotika będę robił? Oj, na pewno będzie więcej niż 100 odcinków, to jest pewne. No ludzie. Miksturka, tfu. Szkatułka z klejnotami. Niezły dropik. Oczywiście sobie to sprzedam za niebagatelną sumkę. Będę musiał później pootwierać te wszystkie mieszki, muszelki, wszystko tam, co da się otworzyć, sobie pootwieram. Dobrze, i tutaj tą skałką sobie przejdę na tą plażę, tam gdzie znajdują się te właśnie ogniste jaszczury, no i co najważniejsze, właśnie ten cały kompas Garetta. Będę musiał to sobie jakoś z nimi poradzić, będzie ciężko. Oczywiście mógłbym je wyminąć, ale już nie będę się tutaj specjalnie wracał, po prostu za pomocą jakiejś speli, który sobie kupiłem, jak widzieliście, dosyć sporo. Postaram się po prostu je zabić. No tutaj jaszczur to jest banalna sprawa. O, skuszy nawet mu jadę nieźle. Tak z 20-30 strzałów, no może 25 strzałów i już by było po jaszczurku. Dobrze, panie jaszczurze, chodź. Ty mnie za bardzo tutaj nie interesujesz, kolejny poziom, super. Interesuje mnie twoje silniejsze odmiany, że tak powiem. Ewolucja jaszczura, ognisty jaszczur, przepraszam, ten fotel mi szczyknął. Ognisty jaszczur, po prostu Pokémon Gothic. Ej, dobrze. Teraz co by tu na nich dobrze podziałało? Są to ogniste jaszczury, więc wszelkiego rodzaju ataki lodu i może właśnie wody, czyli takie coś może na przykład, jak nie wiem, grom. Zobaczymy. No, grom jest dosyć silnym, to jest obszarowy atak. Mam nadzieję, że mi się uda jakoś troszkę im HP zjechać chociaż. No, dawaj, kastuj, kastuj, kastuj. Aha. No to im dużo zjechałem. Oczywiście efekt świetny, ale rezultatów, jak widzicie, brak. Chyba zginę. No, oczywiście. Dobra, bezimienny gin. Czyli grom nie robi na tych jaszczurach absolutnie żadnego wrażenia. Dobrze, czyli będę próbował dalej. No, coś czuję, że ten cały odcinek mi na tym zleci, na tej plaży, ale może to tylko moje przeczucia. I oczywiście pesymizm. Tu eliksir ducha, esencja ducha właściwie. Skąd, to nie wiem. A może tam z tego morza właśnie sobie jakby to powiedzieć, wyłowiłem. Może, nie wiem. Lodowa lanca. Obrażenia 100. Ale gejzer chyba jest mocniejszy. Zobaczymy. Cyk. Wow, za ponad pół HP, naprawdę jest mocny. Dobra, dostali. Jeden i drugi. Teraz szybko ucieczka do morza. Bo on za mną nie wejdą. Szybko. No. Dobra. Ten jak popylił w ogóle. O nie, 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 nie. Dobrze, już po pół HP im zjechałem. Dobrze, to już jest jakiś progres. Dobrze, teraz... tak, no jest po pół HP, nawet mniej niż pół. Ale oczywiście ogniste jaszczury, nie wiem, chyba są jeszcze bardziej podrasowane względem właśnie Gothica 2. W Nocy Kruga oczywiście wszystko jest podrasowane, co tylko chodzi i na żywo nie ucieka. No zobaczymy lodową lancę. Wow, zabiła go. Super. Myślałem, że pójdzie gorzej, a tu idzie w miarę gładko. To oczywiście mnie zaatakował. Już jednego mamy z głowy. Więc cały czas do przodu, cały czas progres. Ojejku. Dobrze, co by tu dalej? Czym by go tutaj szczelić? Może... O, rogowa muszla w ogóle, fajnie. Kula ognia raczej na ognistego pana nie zadziała. Ognia się ogniem nie zwalczy, no to każde dziecko wie. Dobra, zginął. Już odżałowałem ten gejzer, w ogóle świetny efekt. Jak na rok 2003 oczywiście. Chociaż nie wiem, w którym roku został wydany dodatek. Bodajże w 2004? A może w trzecim? Chyba w trzecim, a Gothic 2 ogólnie w 2002, ale mogę się mylić. No i kolejne dwa jaszczury, moi drodzy. Czyli jestem, że tak powiem, dopiero na półmetku. Na tak się cieszyłem, bo szczerze myślałem, że są tylko tutaj dwa jaszczury. Ale oczywiście moja pamięć mnie zwiodła. Dobrze. O jejku, jejku, jejku. Nie będzie łatwo. Teraz czym by je tutaj... Może właśnie tymi szkieletami, chociaż... Czy to coś da? Raz. Dwa. Może trzy. I trzeci. Dobra. Powinno wystarczyć.
Przydałaby mi się armia ciemności, to chyba 4 czy 5 szkieletów, że na 6 wyskakuje. To naprawdę jest armia. Dobra, chłopaki. Lecimy. Dobra, klepią go. No jadą mu coś tam, ale no niespecjalnie. Dobra, może najpierw tego załatwię sąsiada, albo... No nie wiem, co teraz zrobić, troszkę zgłupiałem, no kurczę. Nie wiem, czy nasi sobie poradzą, czy moje ziomki sobie tutaj dadzą radę, żeby tutaj... właśnie ten jaszczur nie przeszkadzał, sobie go zabije. Aj, będzie słabo. Ale niech jadą im ile się tylko da, zobaczymy jak to potrwa ten przebieg wydarzeń. Dobrze, kolejny save. Oczywiście teraz będę tutaj strzelał bez przerwy save'ami, bo sytuacja jest dosyć taka, no, nie za ciekawa. Dobra, dobra. Ale on ma damage, ten efekt podpalenia nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie. Nie, nie, nie. Jej, 0 HP, 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 0 HP. Ziom. Jeszcze mnie goni. Uparta bestia. Coś czuję, że nie będzie łatwo przez to przebrnąć. Ale no postaram się jakoś to ogarnąć w tym odcinku, żeby mi to nie zajęło znowu miliona odcinków. Dobra. Zabił mnie, to mnie zabił. A to uparte mnie to denerwuje. Ej, dobrze. Szybki wczyt. Bez nerwów. Dobra, tutaj sobie szkielety radzą. Może jakiś spell, no... Szkoda mi też tych wszystkich speli tutaj marnować na te jaszczury. Szkielety obrywają dosyć mocno. Nie są zbyt odporne na ogień. Chociaż wydaje mi się, że te potwory takie tego właśnie typu szkielety są bardzo... Oj, goni mnie. Są bardzo podatne na czary błyskawicy, z tego co pamiętam, chociaż mogę się mylić. Długo mnie jeszcze będziesz gonił, gościu? No. Jasny gwint. Żeby takich zwykłych, głupich, dwóch ognistych jaszczurów nie szło ubić. No chociaż jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o jaszczury jedynki... O jaszczury jedynki. Jeśli chodzi o jaszczury ogniste w Gothicu jedynce. Okej, ubiły tam jednego, super. Przepraszam, gubię wątek, dobra, kontynuując. Jaszczury ogniste w Gothicu jedynce były też takimi legendarnymi potworami, ponieważ... Oj, nie, znowu gubię wątek, znowu mnie bije. Szybko, Bezis, skacz do wody, skacz! No. Szybko. No. Git. Ua. Jeszcze raz. Jaszczury ogniste w Gothicu jedynce były formą takich właśnie legendarnych potworów, ponieważ ich języki były jednym ze składników do stworzenia Ulumulu, a jak sami dobrze wiecie, Ulumulu stanowiło o takim męstwie, o takim wielkim wojowniku, tak więc no nie dziwota też w sumie, że te jaszczury są równie silne w Gothicu jedynce, co i w Gothicu dwójce, prawda? Dobrze, ale już tylko jeden ogniste jaszczur mi został. Szkieletu na pewno na niego nie wykorzystam, może właśnie jakiś piorun, coś. Tyle speli, tyle czasu, tyle przegrać. Nie wiem, jakby nazwać ten odcinek. Muszę się sobie to przemyśleć. No, zrobi na nim to jakieś wrażenie? Takie se. No. No dobra, dobra, może go z miecza ubiję, chociaż wątpię. Ale dobra, dawaj Bezi. No, chybił. No, dobra, zjechał mi trochę HP. No właśnie, cały czas mi zjeżdża. Mimo, że już nie żyje. No. 4/5 HP poszło. Polskę. No trudno, ale chyba już najgorsze za mną wreszcie. Więc teraz mogę sobie spokojnie tą całą plażę zeksplorować, no i wreszcie znaleźć ten cały kompas do tego Garetha. Mam nadzieję, że nagroda za ten kompas będzie chociaż połowie warta tego, co ja tu straciłem, chociaż wątpię. To bym musiał mi oddać 1000 sztuk złota. No, z 1000 sztuk złota to by była odpowiednia rekompensata. Ale no trudno, już nie będę się nad sobą użalał. No dobra, jeszcze. Zaraz mi się potknę, ale skończą, super. Też dużo potków straciłem, dużo. No zwykły jaszczur, już tam dla mnie nie problem, nawet dwa zwykłe jaszczury, to jest banał. No dawaj, bez ilej go. No to są tam słabiaczki. Dobrze. No i 240 expa wpadło. No i właśnie, tutaj mamy ten X. No i tutaj właśnie jest zakopany ten cały kompas Garetha i chyba tylko on. Nic tu chyba więcej nie ma. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, złoty kompas. Właśnie to jest ten kompas. Tu w ogóle graby leżą. I z tego co pamiętam tutaj, pozornie tutaj jest pajęczyna, więc można by było się spodziewać pełzaczy czy czegoś w tym guście. Jednak nie. Tutaj są zombiaczki.
Przepraszam, że nie zapalę pochodni, ale postaram się ich szybko zabić. Nic nie widzę właściwie. Przepraszam. No, dawajcie. Jest ich tylko trzech, więc na szybcika. Postaram się ich pozabijać. No, dawaj bez i. Jeden z głowy, dobrze. Jeszcze dwóch. Jeszcze dwójeczka. No, dawaj bez i. Ładnie. Dobrze. Jeszcze troszkę, pięknie. I ostatni. Ten najtwardszy zbroi tam został na koniec. Niech będzie. No, dawaj go bez i. No, jeszcze troszkę. Jej, źle z niego mięza leci. No, dawaj, okej, pięknie. Tyle umarł, tyle przegrać, tyle wygrać. Dobrze, gdzie jest pochodnia teraz? Oczywiście chciałem powiedzieć, że będę godzinę jej szukał, a tu się zdziwiłem. Bo poszukałem jej nadzwyczaj szybko. Tu mamy jakąś miksturkę, zardzewiały topór, troszkę złota. W sumie wpadłem tutaj do tej jaskini, bo już tak czy siak nie będę tracił czasu, żeby tutaj się wracać. Czy jakby to nazwać. Najważniejsze, moi drodzy, spełniłem swój cel na ten odcinek, czyli właśnie ogarnąłem, znalazłem, zdobyłem, jakby nie patrzeć, poprzez wiele trudów, właśnie głównym trudem były tutaj te ognisce jaszczury, zdobyłem ten cały kompas dla Garetha. Czekajcie, przepraszam, ale mnie znowu plecory mnie zaswędziały. Plecy, jak zwykle, oczywiście muszą mnie swędzić na nagraniu. Dobrze. Oczywiście tutaj żaden amulet, ani żaden pierścień, który tutaj znalazłem, specjalnie tutaj przydatny mi do niczego nie jest. Dobrze. Teraz oczywiście może troszkę tutaj poeksploruję plażę, zobaczę coś tu mogłoby być. Bezimienna się ręka zbagowała, zawsze tak się baguje, jak się w biegu wyrzuca pochodnie. Znaczy automatycznie bezimienny wyrzuca pochodnie, jak się wyciąga miecz. O, tutaj są jakieś itemki. Srebrny puwal i srebrny talerz. Opchnę to później w Korinis temu handlarzowi ryb. Jak on się nazywał? Na chy. Halvor czy Hamlar? Halvor, no, dobrze mówię. Okejka. Czyli też szybki śledź. Jeszcze mam 41, więc spoko. Ale jeszcze później sobie pewnie dokupię z 30, jak troszkę złota zdobędę. No oczywiście, jak mówiłem, wystarczy, że mieszki pootwieram i tak dalej. Tutaj jest tylko posąg Beliara. Oczywiście do Beliara możemy się modlić, na przykład jak oddamy mu chyba 5 czy 10 punktów życia, to on da nam chyba 500 sztuk złota. Oj, bryłka złota, nie przyda mi się już za bardzo, bo już złoto przytopiłem, a specjalnie drugi raz nie będę przytapiał, chyba. Tak więc, no, 500 sztuk złota za 5 punktów HP, którego, no, statystyk się nie wymienia na złoto, nie w tej grze. No i siemano, Garet. Oto twój kompas. To rzeczywiście on! Nie spodziewałem się, że ujrzę go ponownie. Wielkie dzięki! Tym razem Greg już go nie dostanie. Weź w nagrodę ten pas. Jest sporo wart. Jakiś pas dostałem. Ciągle to samo. Jakieś wieści? Od czasu powrotu kapitana wszystko wróciło do normy. Dużo by mnie to dobrze. No pas, no myślałem, że jakieś złoto, jakieś może, nie wiem, coś innego, a to tylko pas. No trudno, grunt, że dostałem doświadczenie za to zadanie, no oczywiście ten cały pas, no. No i ważne jest to też, że zadanie zostało wykonane. Oczywiście ja tu jeszcze wrócę się do tego obozu piratów, ale to stosunkowo później. Jasny gwint, naprawdę, no do 80 odcinka nie ma opcji, nie wyrobię się tutaj w tym Jarkendarze. 85 odcinek, może tak być. No, czyli nieźle. Okej. Dobrze, i teraz tak. Co by tu teraz zrobić? Będę musiał jeszcze... A, to jest ten pas. No, nic ciekawego. Sprzedam go oczywiście. Wydaje mi się, że mógłbym wyruszyć w stronę środkowej jakby części Jarkendaru, bo tam jeszcze nie byłem. Tam mnie czeka dużo potworku do zabicia, dużo itemków i tak dalej, i tak dalej. Ale póki co, moi drodzy, zapiszę sobie tutaj grę. No i widzimy się po cięciu. Słyszymy się. No i niestety, moi drodzy, tak dziwnie uciąłem, że na koniec odcinka po prostu zaczynam sesję. Tak troszkę dziwnie, ale oj tam. Wybaczcie mi. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 z Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i
Cześć.